Rzeczywiście, antypolonizm ma pewne racjonalne jądro, po to się go uprawia, po to się te kampanie prowadzi, żeby finałem było albo ujarzmienie tego narodu, który jest w ten sposób zoperowany, albo przynajmniej pozbawienie państwa, które tam oni tworzą, ci ludzie, pozbawienie tego państwa siły, po to, żeby się stało łatwym łupem dla innych. I to jest cel. Także tutaj, jak mówię, pracują, to od XVIII wieku, pracują sztaby pierwszorzędnych fachowców, którym Polska właściwie niczego nie przeciwstawia. Niczego nie przeciwstawia, bo to takie są z naszej strony działania partyzanckie. Jeszcze w dodatku bardzo źle widziane, bo jest w tej chwili taki, no wchodzimy w etap surowości, bo dotychczas tośmy się przez ostatnie lata trochę wyfikali, przekomarzali, a teraz już nie, ta pierdyszka się kończy, wchodzimy w etap surowości. Tutaj właśnie te wszystkie kary za mowę nienawiści, a co to jest mowa nienawiści? No to wszystko, co nam się nie podoba, to jest mowa nienawiści. Ale nienawiść się nie unosi w powietrzu, tylko nienawiść wytwarzają nienawistnicy. W związku z tym wojna z nienawiścią zmierza do wojny z nienawistnikami. No z nienawistników do gazu. Nie ma innej do wyjścia. I wtedy będzie dobrze. Proszę Państwa, wchodzimy w etap surowości. W związku z tym tych, którzy ewentualnie by się tutaj jakiś opór chcieli zorganizować, no to bardzo od razu się określa jako antysemitów. No ja już tyle razy zostałem oskarżony, że nawet nie robi to na mnie wrażenia, ale inni są wrażliwsi i bardzo się tego oskarżenia boją. Przy czym warto zwrócić uwagę, że antysemityzm też ewoluuje, to pojęcie, bo o ile klasyczny antysemityzm to polegał na przekonaniu, że Żydzi są winni wszystkiemu. Może są jacyś ludzie, którzy tak uważają, ale to oczywista nieprawda już na pierwszy rzut oka, bo są na świecie, zdarzają się wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami, powodzie i to Żydzi nie mają z tym nic wspólnego, chyba że któryś z nich tam padnie ofiarą takiego kataklizmu. Myślę, że ten antysemityzm nie jest rozpowszechniony wcale. Natomiast w tej chwili antysemityzmem, za antysemityzm się uważa, każde za antysemitę uważa się tego, kogo Żydzi nie lubią z takich czy innych powodów. Więc można być antysemitą bez swojej wiedzy i zgody. Co więcej, kto tutaj jest miarodajny w ocenie, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest, co jest antysemityzmem, to jest Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. Szef Ligi Antydefamacyjnej, pan Abraham Foxman, no, parę lat temu przedstawił pogląd na swój pogląd na to, które opinie są antysemickie. No i między innymi takie opinia, że w Stanach Zjednoczonych społeczność żydowska, środowisko żydowskie ma duże wpływy w świecie finansów, mediów i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto trochę Amerykę zna, to wie, że to jest prawda. Zatem w dzisiejszych czasach obecnie postać ta wyewoluowała w ten sposób, że stawia się znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. No, to jest bardzo ciekawe, bo dlaczego tym zależy, żebyśmy nie byli spostrzegawczy? Dlaczego? Żebyśmy się nie zorientowali, że zostajemy operowani. Jak nie będziemy, jak się wyrzekniemy spostrzegawczości. Dlatego, proszę Państwa, no, o tych sprawach trzeba mówić bez zacietrzewienia, ale bez lęku. Bo jak my się zaczniemy autocenzurować, jak my się zaczniemy bać takich słowobijów, jak to mówił profesor Wolniewicz nieżyjący, no to już przegraliśmy. Jeżeli tylko zaczniemy się bać, bo to wtedy nasi wrogowie będą nam dyktowali, czego my się mamy bać. No i wtedy zaczniemy się ich słuchać. Dziękuję.